słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa, a Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Nad bezkres fal podnoszę wzrok, gdzie morze drży w ramionach Twych wytchnienie me, bo Ciebie mam, jestem Twój. Aby zrozumieć przesłanie dzisiejszej Ewangelii, najpierw warto spojrzeć na miejsce, w którym dokonuje się ta historia. A miejsce to jest droga wychodząca z Jerycha. Jerycho w tamtym czasie, w czasach Pana Jezusa, było bardzo dobrze rozwijającym się miastem. Było właściwie miastem tętniącym życiem. To tam znajdowały się trzy pałace Heroda. To przez to miasto przechodził trakt handlowy. Stąd możemy powiedzieć, że Bartymeusz, który jest na drodze do tego miasta, on ma świadomość, że prawdziwe życie jest właśnie w tym mieście. On jest na obrzeżach, jest poza tym społeczeństwem, które tam funkcjonuje. To tak bardzo pasuje do naszej sytuacji duchowej, kiedy człowiek zaczyna się porównywać z innymi i kiedy czasem w sprawach materialnych mówi, że inni mają lepiej, ale często też w sprawach duchowych, kiedy popadamy w smutek z tego powodu, że widzimy, że inni są od nas lepsi. Warto zwrócić uwagę, że to jest żebrak, a żebrak jest symbolem ludzkiego życia, takiego życia, w którym człowiek wyciąga rękę do drugiego, bo czegoś od niego potrzebuje. I ktoś zauważył, że człowiek, żeby właściwie funkcjonować w życiu, potrzebuje miłości, potrzebuje akceptacji, potrzebuje tego, żeby ludzie go docenili, żeby go zauważyli. Czasem my w życiu duchowym jesteśmy takimi właśnie żebrakami, kiedy żebrzemy od ludzi tego, żeby nas zaakceptowali, żeby nas chwalili, żeby nas docenili. Często zapominamy o Bogu, do którego powinniśmy się zwrócić z naszymi potrzebami, pragnieniami, a szukamy tego niewłaściwie u ludzi. Ślepota tymczasem tego człowieka w naszym życiu duchowym oznacza takie życie w ciemności. Ten człowiek żył w ciemności. Ten człowiek żył bez możliwości jakby pełnego działania. Żydzi patrzyli na ślepych jako na tych, którzy przede wszystkim nie mogli czytać Tory, nie mogli czytać Słowa Bożego, przez co też nie mogli postępować według tego Słowa Bożego. I dla nas to jest taka wskazówka, że czasem mogę być rzeczywiście ślepy na swoje błędy, na swoje grzechy, na swoje słabości, wtedy, kiedy nie sięgam do Słowa Bożego, kiedy jestem ślepy na Słowo Boże, kiedy nie zaglądam do Niego, kiedy Go rozważam. Popatrzcie też, warto to zauważyć, że człowiek ślepy to też jest taki, który zamyka się w sobie. I ktoś zauważył, że człowiek przeżywając jakikolwiek ból, czy to najdrobniejszy, na przykład ból zęba, czy taki egzystencjalny, życie, jakby smutne życie człowieka, który w podeszłym wieku przeżywa ból, tak można powiedzieć, istnienia, opuszczenia. Niezależnie od tego, jaki to jest ból, to człowiek często zamyka się w sobie, jest taki właśnie egocentryczny, nie chce mówić o swoim bólu, nie chce się dzielić nim, inaczej nie chce sobie też pomóc. Więc my dzisiaj, czytając tę Ewangelię, powinniśmy też sobie uświadomić, co jest moim problemem, co jest moją ślepotą, co jest moim bólem, ale z drugiej strony też, czy ja sobie daję pomóc, czy właśnie idąc na przykład do spowiedzi daję sobie pomóc, czy idę tylko właśnie, żeby dokonać, jak niektórzy mówią, kosmetyka trupa.
nie ujawniam przed spowiednikiem swojego serca, nie ujawniam swojego serca przed Panem Bogiem, ale to jest tylko takie wypowiadanie grzechów, w których człowiek tak naprawdę nie chce nic zmienić w swoim życiu. Chce tylko tak zewnętrznie się oczyścić, ale nie chce dokonać jakiejś wewnętrznej przemiany. W drugiej części chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten tłum, który otacza Pana Jezusa i na to, że ci ludzie jakby nastają na tego żebraka, na tego ślepca i chcą, żeby on zamilkł, chcą, żeby nie prosił Jezusa o nic. Jakby wątpili w to, że Jezus może w ogóle dokonać takiego cudu. I bardzo spodobała mi się interpretacja kogoś, kto powiedział, że kto był wokół Pana Jezusa. Wtedy szli wokół Niego uczniowie przede wszystkim, no i ludzie, którzy pociągnięci jak gdyby przykładem Pana Jezusa, Jego nauką, chcą Go naśladować. Więc możemy powiedzieć, że to są ludzie bardzo bliscy Jezusowi. W dzisiejszych czasach kto powinien być blisko Jezusa? Oczywiście na pierwszy rzut oka wychodzą kapłani, wychodzą księża. Oni powinni być najbliżej Pana Jezusa. I ktoś powiedział, że ksiądz to powinien być dzisiaj ktoś, kto powinien głosić Ewangelię, powinien stawać w miejscu tych ludzi, którzy dzisiaj w Ewangelii mówią: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. Taki powinien być dzisiaj ksiądz głoszący Ewangelii, a nie taki, który powie, że który chce, żeby inni zamilkli, żeby się nie odzywali, żeby niczego nie żądali od Jezusa, od Ewangelii. Ktoś, interpretując te słowa, powiedział, że ksiądz ma obowiązek tego, żeby głosić Słowo Boże i w porę, i nie w porę, żeby się nie zniechęcać, żeby nie odsuwać od siebie tej powinności, jaką jest dawanie świadectwa o Bogu. To się odnosi nie tylko do mnie, może dlatego ta symbolika i to tłumaczenie tak bardzo mi się spodobało, ale również do ludzi świeckich. Nikt z nas nie jest zwolniony z tego, żeby jakby tchnąć w drugiego człowieka nadzieję, żeby go motywować w sposób właściwy, a nie sprawiać, żeby on zamilknął, żeby dalej czuł się niezniechęcony do życia, do Kościoła, do Pana Boga. Warto zwrócić również uwagę na płaszcz, który ten żebrak, ten ślepiec zostawia po to, by ruszyć do Pana Jezusa. Płaszcz z jednej strony zapewniał mu ochronę przed zimnem i niejako był całym jego majątkiem, chronił jego życie. Ale z drugiej strony niektórzy mówią, mogło być tak, że na części z tego płaszcza siedział, ale z drugiej strony mogły leżeć właśnie te datki, które mu ludzie rzucali. Ogólnie płaszcz można na niego spojrzeć w tej historii właśnie jako na atrybut właśnie całego jego majątku, całego jego życia, tego, na czym mógł się oprzeć. Więc on, popatrzcie, zostawia to wszystko. Potrafi zostawić wszystko za sobą po to, żeby ofiarować się Jezusowi. Czy tak jest w naszym życiu duchowym? Czy rzeczywiście w całości opieramy się na Bogu? A wobec pytania, które Pan Jezus stawia dzisiaj, czego ode mnie oczekujesz? Powiedzielibyśmy, to Pan Jezus nie wie, czego oczekuje człowiek, skoro on czyta w myślach, on wie, co siedzi w ludzkim sercu. Wiedział, ale ważne jest, żebyśmy swoje pragnienia nazywali przed Bogiem. Czego pragniemy? Czego oczekuję od Boga? Jak wyobrażam sobie, czy rozmawiam z Jezusem właśnie o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach, o tym, jak chcę, żeby wyglądało moje życie? Bo Słowo Boże mnie skoryguje, ale muszę to nazwać. Muszę nazwać uczucia, które są w moim sercu.